Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Chciałabym podziękować za to, że tutaj jesteście, a także serdecznie powitać nowych słuchaczy. To właśnie dzięki Wam kanał może tak wspaniale funkcjonować i z każdym tygodniem rozwijać się coraz bardziej. Dziękuję. A jeśli chodzi o dzisiejszą historię, to przykuła ona moją uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, wszystkie osoby zaangażowane w tę historię miały bardzo niefortunną przeszłość, naznaczoną bólem i cierpieniem. Być może, gdyby ich dzieciństwo, a także młode lata wyglądały inaczej, być może nie rozmawialibyśmy teraz, tutaj, dzisiaj, właśnie o tej sprawie. A po drugie, jest to jedna z niewielu spraw której możemy powiedzieć, że rodzina ofiary wzięła sprawy we własne ręce i to, co uczyniła, podzieliło opinię społeczną. Jestem też ciekawa, co wy będziecie sądzić o tej sprawie i o tym wszystkim, co się wydarzyło. Także już nie przedłużając, przechodzimy do opowieści. Libek, a właściwie po naszemu Lubeka, to miasto portowe w północnych Niemczech. Jego piętnastowieczna brama, a także dwie okalające ją dosyć przysadziste wieżyczki, widniały nawet na 50-markowym banknocie. Nie powinno to dziwić, bo Lubeka pełniła kiedyś bardzo ważną rolę. Była jednym z miast Hanzy, czyli Związku Miast Handlowych Europy Północnej z czasów średniowiecza, a także początku ery nowożytnej. Dziś Lubeka ma około 250 tysięcy mieszkańców, czyli swoją wielkością przypomina na przykład mieszczący się w Polsce Toruń, który również do Związku Hanzy swoją drogą należał. W tych wszystkich geograficznych ciekawostkach chodzi mi o to, że Lubeka nie była małym, sennym miasteczkiem, a raczej dużym, doskonale zorganizowanym, aczkolwiek nieco obojętnym, jeśli chodzi o sąsiedzką zażyłość, miastem. W trakcie dnia raczej wszyscy starali się zająć swoimi sprawami i nie wtykać nosa tam, gdzie nie powinni. Natomiast prawdziwe życie w lubece zaczynało się dopiero po zmroku. Jako miasto portowe logicznym było, że w mieście roiło się od przybytków, gdzie marynarze, którzy akurat zawitali do portu, mogliby się wyszaleć. I właśnie w tym biznesie tkwił bardzo duży pieniądz. W mieście znajdowały się też oczywiście domy rozkoszy. Dwa z nich nosiły bardzo ciekawe nazwy. Jeden z nich to był The Fun Palace, a drugi The LA Club. Podobno takie domy, jeśli miały nazwę angielsko-brzmiącą, budziły o wiele większe zaufanie wśród klientów niż takie, które nazwane były językiem rodzimym. Ale po kolei, aby zrozumieć tę historię, musimy najpierw przenieść się do dnia w przeddzień tragedii i do 4 maja 1980 roku. Tego wieczoru Marian Bachmeier, 30-letnia, wciąż bardzo atrakcyjna brunetka, spędzała wieczór w barze. Zresztą tak jak poprzedni, i jeszcze poprzedni, i jeszcze poprzedni. Wcale nie dlatego, że miała problem z różnymi trunkami procentowymi, tylko dlatego, że wraz ze swoim partnerem ten bar prowadziła. I trzeba przyznać, że miejsce to lokalizacja miało świetną, ponieważ wszyscy mężczyźni, którzy planowali odwiedzić Pałace Rozkoszy, najpierw chcieli zatrzymać się oczywiście na kieliszek dla odwagi. I to właśnie w ich miejscu często tacy podekscytowani i rozochoceni tym, co noc miała do zaoferowania, potem mężczyźni lądowali. A Marianne. Również lubiła i umiała przykuwać uwagę. Epatowała swoistym seksapilem, tak ją opisywano. I rzeczywiście coś w tym było, ponieważ, mimo że kobieta oczywiście aktywnie nie podrywała klientów, umiała z taktem odeprzeć taki podryw, jednak uprzednio pobawiwszy się lekko, już podchmielonym klientem. Być może dodawało jej to trochę pewności siebie, a może zabijało nudę w pracy. Niemniej jednak miała różne opinie, nie wszystkie były pochlebne, jednak w tym jej podejściu do klientów nie było w gruncie rzeczy niczego złego. Marian miejsce to prowadziła z Christianem Bertholdem, swoim wieloletnim partnerem, a także ojcem jej siedmioletniej córeczki Ann. Para po raz pierwszy spotkała się na całonocnej imprezie u kolegi, którego wszyscy nazywali yogi. Christian był wtedy wyluzowanym, a także pełnym wizji na przyszłość hipisem, zainteresowanym szerzeniem raczej pokoju i miłości na świecie niż bardziej praktycznymi rzeczami. Marian od razu była oczarowana przez Christiana. I długo młodym nie zajęło, bo już kilka godzin później postanowili, że czas przenieść ich znajomość krótką, aczkolwiek jaką przyjemną, na o wiele wyższy poziom i udali się ze sobą do łóżka. I mimo, że takie imprezowanie oczywiście jest męczące, to raczej nie na drzemkę. Para świetnie się dogadywała i oprócz oczywiście tego całego. Zauroczenia i namiętności między nimi rzeczywiście zaczęły kiełkować większe lub mniejsze podstawy do całkiem udanej przyjaźni. Dlatego też, gdy tylko to zauważyli, postanowili iść na całość i Marian wprowadziła się do Christiana. Dziewczyna odkryła też, że Christian zajmuje się w życiu całkiem dobrze funkcjonującym interesem. Mimo tego, że był oderwany nieco od rzeczywistości i... Snuł swoje wizje, jak to wszyscy w tamtych czasach, o pokoju i braku wszelkich konfliktów zbrojnych, a tutaj, proszę bardzo, mimo tego, okazało się, że mężczyzna był całkiem dobrze prosperującym karczmarzem. Dla Marian, której życie przedtem nie było w ogóle łatwe, było to niczym los na loterii. Postanowiła więc kurczowo trzymać się Christiana choćby nie wiem co. A nie były to puste słowa, bo ich związek był pełen wzlotów i upadków, a także przykrości, i to zadawanych przemyślnie z obu stron. Pierwsza karczma Christiana. Ta, którą posiadał, gdy zapoznał się z Marian, znajdowała się w Kilonii i była bardzo udanym interesem. Na tyle dochodowym, że Marian pierwszy raz w życiu mogła wydawać większe kwoty pieniędzy, co wcześniej niestety się nie zdarzało. I to zgodnie ze swoim widzimisię, co było dla niej dużą zmianą w życiu. I jak sama twierdzi, nigdy w życiu nie była tak szczęśliwa jak wtedy. Oczywiście nie przypisujmy tego tylko polepszeniu statusu majątkowego, bo także odnalazła przecież prawdziwą miłość po tylu miłosnych, wcześniejszych rozczarowaniach. Christian, widząc, że karczma funkcjonuje genialnie, postanowił sprzedać ten interes i zainkasował on niemałą kwotę. Ta dosyć pokaźna suma pieniędzy zainspirowała parę. Aby otworzyć jeszcze lepszy, jeszcze bardziej pokaźny interes, który byłby dedykowany o wiele bardziej zamożnym członkom społeczeństwa. I tak oto kupili barkę, na której mieli serwować e, bardziej wyszukane napoje. Niestety ten pomysł jakoś nie chwycił. Ludzie raczej nie chcieli jednocześnie. Pływać i kołysać się także pić napojów, które już same siebie powodują, że w głowie się kołysze. I Christian zmuszony był sprzedać łódkę, co oczywiście odbyło się ze stratą w stosunku do poziomu, z którego startowali, i cały ten nieudany pomysł sprawił, że stracili dużą część tego, co wcześniej zarobili swoją ciężką pracą. W związku z niekorzystnym obrotem spraw, Christian postanowił zająć się tym, na no czym zna się najlepiej czyli prowadzeniem takiej swojskiej karczmy. Ale w związku z tym, że w Kilonii, przecież najfajniejsza i najbardziej szanowana przez wszystkich karczma, czyli jego była karczma, została odsprzedana i nie była już miejscem, które mógłby prowadzić, postanowił on nie otwierać konkurencji, bo wiedział, że nie może walczyć z czymś, co przecież stworzył własnymi rękami, i jest tak idealne. Dlatego też Marian i Christian postanowili się przenieść do innego miasta. I tym miastem, gdzie otworzyli swoją nową karczmę, była właśnie Lubeka. I tak jak w interesach były wzloty i upadki, tak samo niestety działo się w relacji Marian i Krystiana. I o ile każda relacja ma przecież lepsze i gorsze chwile, nie zawsze jest kolorowo, ale nie zawsze też jest jakaś walka czy też chociażby kłótnia, to rzeczy, które wylądzali sobie Marian i Krystian, choć zaczynały się niewinnie, wcale takie nie do końca niewinne nie były. Mimo, że przez te wszystkie lata pozostali razem, ich relacja pozostawała naprawdę wiele do życzenia. Wydawało się, że tym, co scala twoje ludzi, jest ich wspólne dziecko, czyli Anna. Ale szczerze mówiąc, trudno teraz stwierdzić, bo. W momencie wydarzeń, o których dzisiaj rozmawiamy, szczerze mówiąc to Marian myślała jednak o tym, że związek ten nie ma sensu i los ich relacji właśnie ważyły się na szali miłości i nienawiści. Każdy, kto kiedykolwiek miał z tym styczność, wie, że praca w gastronomii do najłatwiejszych nie należy, szczególnie jeśli miejsce otwarte jest przede wszystkim nocą. I Marian zdawała sobie z tego sprawę, a jednak była wściekła, że jej partner wymyślił, że skoro oboje prowadzą to miejsce i oboje muszą być, przynajmniej jedno z nich musi być na miejscu, to nie ma sensu, żeby oboje pracowali codziennie, bo w ten sposób każde z nich będzie pracowało cały tydzień. Christian wymyślił więc, że na miejscu będzie albo Marian, ogarniając wszystko, albo on. I choć wydaje się to dosyć rozsądnym rozwiązaniem, to skutek tego był bardzo widoczny w relacji obojga. Para w ogóle się nie widziała. Mijali się i widzieli się tylko przelotnymi rankami, kiedy trzeba było wysłać małą Annę do szkoły. Ponadto Christian bardzo się zmienił. Był twardo stąpającym po ziemi zdecydowanym na odniesienie sukcesu biznesmenem i coraz mniej uwagi poświęcał swojej rodzinie. I bardziej zainteresowany był problemami związanymi z prowadzeniem lokalu. Tym, czy dostawy przyjeżdżają na czas, czy wszystko jest na miejscu, tym, czy ceny są adekwatne, czy miejsce przynosi dochód itd. itd. Na Marian, niestety, już nie starczało miejsca, dlatego kobieta zaczęła w końcu spotykać się z innymi mężczyznami, aby tak przyciągnąć uwagę swojego partnera. Oczywiście, jak zapewne się domyśliliście, już ta wybitna forma dialogu niestety nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, bo Christian po początkowym szoku, a także takim odczuciu, że został zraniony chyba najbardziej, jak mógłby być w życiu, postanowił, że odegra się w równie okrutny sposób i zaczął udawać się do tych wszystkich domów rozkoszy, do których zresztą mieli tak blisko z domu ponieważ mieszkali właśnie nad karczmą, którą prowadzili. No a tego dla Marian było już za dużo. Dlatego też wybrała się do Hanoweru, aby odszukać swojego byłego chłopaka, a także ojca i jej drugiego dziecka, bo to, ile dzieci miała Marian, to wam później opowiem. Po to, aby spotkać się z nim i może w jakiś tam sposób dokonać z nim czegoś, co mogłoby znowuż zranić Christiana. Jednak to, co odnalazłam, raczej przerósło jej najśmielsze oczekiwania i to w negatywnym wydźwięku. Gdy go w końcu wyśledziła, jego reakcja nie była do końca taka, jakiej by oczekiwała. Mężczyzna wywiózł ją na wieś, tam wykorzystał, a następnie porzucił na trawie, gdzieś w stronę jej miejscowości, gdzieś w połowie drogi. Gdy kobieta w jakiś sposób w końcu wróciła do domu, opowiedziała wszystko Christianowi, a on, najlepszym chyba określeniem było, że zamarł. I w tym zamarciu trwał, ponieważ jego reakcja na te informacje sprawiła, że mężczyzna popadł w jeszcze głębszą depresję, która objawiała się m.in. dużym zahamowaniem. Po w długim okresie stagnacji i załamania mężczyzna postanowił działać, działać oczywiście tak, by naprawić swój związek. To znaczy w ogóle nie pojechał do Berlina, aby odnaleźć swoje były partnerki, i, i w końcu, gdy mu się niespodzianka nie udało, postanowił odwiedzić jeden z bardziej już poważnych, bo w większym mieście oczywiście, domów rozkoszy. Po powrocie do domu opisał to doświadczenie ze szczegółami zszokowanej z kolei partnerce. Oczywiście nie zapomniał wspomnieć, że cała ta przyjemność kosztowała go tylko 50 marek. Od tak niska była cena zdrady. Tego dla kobiety było już za wiele, podstanowiła w takim razie dokopać swojemu partnerowi jeszcze bardziej. I nie widziała żadnego innego rozwiązania, jak teraz po prostu w ramach odsieczy zrobić to samo. Z tym, że w tę stronę, jeśli chodzi o zaangażowanie płci, mogłoby być trudno, dlatego Marian postanowiła, nie ma problemu, ja mogę stanąć po tej drugiej stronie. I zobaczymy, czy mój drogi jeszcze mnie wtedy zechce. Cóż, ja tego sposobu myślenia i tej pokręconej logiki zupełnie nie rozumiem. Jedyny wniosek, jaki mi się nasuwa, gdy tak zagłębiałam się w to życie pomiędzy Marian i Christianem, to to, że zdrowa relacja to z pewnością nie była. I w takim to niespokojnym domu dorastała siedmioletnia już Anna. No i właśnie, którym właściwie z kolei dzieckiem Marian była Anna, i dlaczego miała dla niej bardzo wyjątkowe znaczenie? Marian Bachmeier urodziła się 3 czerwca 1950 roku w Prusach Wschodnich. Nie miała łatwego dzieciństwa, jej ojciec był byłym członkiem Waffen-SS i choć rodzina przeniosła się potem z Prus Wschodnich do Niemiec, to całe swoje życie związane z tym terenem właśnie i tym, że to tam mieszkała z ojcem, Marian kojarzyła bardzo źle. Nie będę wymyślać o co tam chodziło, bo nie wiem, takiej informacji nie znalazłam. Zresztą wiele informacji, jeśli chodzi o młodość i wczesne lata dzieciństwa Marian, jest bardzo rozmytych, a także niezbyt dokładnych, i jedne informacje wykluczają drugie. Dlatego postaram się Wam powiedzieć wszystko, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te informacje mogą być niezbyt dokładne. Tak więc niestety nie wiem, o co tam mogło chodzić: czy być może jej ojciec był zbyt surową osobą, czy też wybuchową, ale skończyło się to tak, że jej rodzice rozwiedli się. A matka wyszła ponownie za mąż za mężczyznę, którego Marian nie potrafiła nazywać ani ojczymem, ani ojcem, i mówiła do niego wujku Paulu. Zresztą tego osobnika kobieta, wtedy jeszcze dziewczynka, szczerze nienawidziła i traktował o nią źle. Co konkretniej robił, tego. Tego nie byłam w stanie znaleźć, ale dużo z źródeł sugeruje, że w tej relacji również mogło być coś nie tak. Nie tak na pewno coś było w domu Marian, bo wiadome jest i to jest fakt, że Marian została wykorzystana w najgorszy z możliwych sposobów, gdy miała zaledwie 9 lat. I tu znowu, w zależności od źródeł, był to albo sąsiad, Albo taki domokrążca sprzedawca, który tu brak szczegółów, ale miał okazję i zrobił to, aby wykorzystać małą dziewczynkę. W ogóle cała sprawa się wydała, ale nigdy jej nie zgłoszono z różnych względów, jednak poczucie krzywdy, jakie miała w sobie Marian potem, i tego, jak nagle jej dzieciństwo skończyło się, a wszystko, co robiła potem, było zdominowane przez myśl, że, że jej ciało kusi mężczyzn, bo tak jej wmawiano. To wszystko towarzyszyło jej w późniejszym życiu. Także zresztą życiu już całkiem dorosłym i dojrzałym, gdy miała własną rodzinę. W wieku 16 lat, Marian zaszła w pierwszą ciążę. Nie ma informacji z kim ani jakiej płci było dziecko. Wiadomo jedynie, że dziewczyna oddała je od razu po urodzeniu. W drugą ciążę zaszła, gdy miała 17, właściwie już 18 lat, tak gdzieś pomiędzy tym okresem, gdzie miała urodziny. I kiedy była w drugiej ciąży ze swoim ówczesnym chłopakiem, z którym oczywiście związek nie przetrwał, a dziecko również postanowiła oddać do adopcji, została wykorzystana po raz drugi. Niektóre źródła wspominają, ale niewiele, że zdarzyło się to na dyskotece. Ja nie jestem do końca pewna, może tak, może nie, może wybrała się tam w stanie błogosławionym, ja w to nie wnikam. Faktem jest jednak, że sprawa została również zgłoszona i sprawca stanął przed sądem, ale sąd uznał, że kobieta sama mężczyznę do tego sprowokowała. I tak, to milczenie było intencjonalne. Bo ja tego nie skomentuję. W 1973 roku na świat przyszła Anna, wyczekane dziecko Marian i Christiana. To w tym dziecku kobieta pokładała duże nadzieje. Chciała odkupić winy przeszłości i postarać się zapewnić dziewczynce jak najlepsze życie i dać jej jak najwięcej miłości, miłości której nie mogła z różnych przyczyn dać swoim poprzednim pociechom, które musiała oddać. Ja tego nie oceniam, bo nie wiem, jaka naprawdę była wtedy sytuacja kobiety, gdy to się działo. Także nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, czy zrobiła słusznie, czy nie. Zresztą te wybory są bardzo dyskusyjne. Anna była też dla Marian dzieckiem wyjątkowym z jeszcze jednego względu: była dzieckiem ostatnim. I to na pewno, ponieważ Anna przeszła sterylizację i nie mam pojęcia czy na własne życzenie, czy być może w wyniku jakiejś komplikacji poporodowych albo jakiejś choroby ginekologicznej. Faktem jednak stało się, że Marian nie będzie mogła mieć już więcej dzieci. I rzeczywiście trzeba przyznać, że więź pomiędzy Anną a Marian była wyjątkowa i Dziewczynka ze swoją mamą dogadywała się całkiem nieźle. Szczerze mówiąc, to bardziej niż matka i córka, wyglądały one jak przyjaciółki, mimo różnicy wieku. Zbierzały się sobie nawzajem, a także szczególnie Marian Czuła dużą ulgę, gdy mogła porozmawiać z córką i zapomnieć na chwilę o o wiele bardziej poważnych troskach, jak na przykład pewne niesnaski wieje w związku z Krystianem. Wieczór 4 maja 1980 roku biegł jak zupełnie zwyczajny wieczór w życiu tej rodziny. Niezbyt idealny, ale zwyczajny. Marian udało się wypchnąć ostatnich klientów, którzy nieco zaspali, za drzwi karczmy, i kobieta, właściwie już przysypiając na stojąco, zabrała się za sprzątanie lokalu. Była sama, a Miejsce na drugi dzień już rano musiało wyśnić czystością, ponieważ Christian tego od niej wymagał. Wiedziała, że z jednej strony miał on przecież rację, ale z drugiej była strasznie wykończona. Anna z kolei w tym samym czasie spała sobie smaczenie w swoim łóżeczku. Aby zdążyć do szkoły musiała ona wstać o siódmej. Co oznaczało, że jeżeli Marian miała ją wyprawić do szkoły, musiała wstać raz z nią. Czyli właściwie kobiecie zostawało tylko kilka godzin snu. I co najgorsze w tej całej sytuacji, mimo że Christian nie pracował tej nocy w barze, to obowiązkiem Marian, niezależnie od tego, czy pracowała czy nie, było wyprawianie ich córeczki do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że Christian twierdził, iż od rana on musi pracować, to znaczy załatwiać wszystkie dostawy, odbierać produkty itd., itd. Ten jakże więc przemyślny system miał wady i wady, które objawiały się w taki sposób, że na ostatnie pięć szkolnych dni Marian udało się wstać, aby wysłać córkę na lekcję trzy razy. Oczywiście taka sytuacja absolutnie nie przeszkadzała Annie. Szczerze mówiąc, to szkoła ją nudziła i nie lubiła tam chodzić, a wolne dni traktowała jako coś nadzwyczaj przyjemnego. Niedawno, gdy taka sytuacja miała miejsce, dziewczynka bawiła się bardzo dobrze. Jej najlepsza koleżanka Maria też tego dnia nie poszła do szkoły, i obie dziewczynki wybierały się no tu są dwie wersje albo na Kontrolowane wagary, to znaczy rodzice wiedzieli, że one nie poszły do szkoły, natomiast pozwolili im mimo wszystko wyjść z domu, po prostu pewnie były zbyt spóźnione. Albo rodzice myśleli, że dziewczynki spóźnione wyruszyły do szkoły, ale do tej szkoły po prostu nie dotarły. W każdym razie, gdy dziewczynki spędzały razem czas na dworze, na podwórku, zauważyły dwa puchate koty. Koty te nie uciekły na jej widok, były dosyć ufne. Tak, jakby chyba oswojone. Dlatego też dziewczyny postanowiły spróbować swojego szczęścia i pogłaskać zwierzęta. Koty nie uciekły i już za chwilę zarówno Anna, jak i Maria głaskały koty. W szczególności fascynowało to Annę, ponieważ wiedziała, że nie mają zwierząt w domu i nigdy mieć nie będą, bo rodzice się nie zgadzają, a ona bardzo chciała mieć własne zwierzątko dlatego ten krótki kontakt z czyimś kotem chciała wykorzystać na maksa. Wkrótce właściciel kotów zjawił się i zamiast okrzyczeć dziewczyny czy też zabrać koty, zaoferował im, aby nakarmiły te koty w jego imieniu. Dla dziewczynek to było jak wygrana na loterii. Od razu się zgodziły i mimo różnych ostrzeżeń, które drośli przecież kładli im do głowy od małego, Postanowiły wybrać się z mężczyzną do jego mieszkania, aby te koty nakarmić. Cała nieufność, cała wiedza o tym, że nie powinno się tak robić, wyparowały milisekundy. Szczerze mówiąc, to dziewczynki nawet nie skupiły się, aby zapamiętać imię ich nowego przyjaciela. Dziewczyny nakarmiły koty i wróciły bezpiecznie do domu. Jednak o tej historii postanowiły nikomu nie mówić. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że skończyła się dobrze, więc o czym tu mówić? A po drugie, gdy już emocje opadły, dotarło do nich, że chyba zrobiły źle. Ale nie źle dlatego, że mogły być w niebezpieczeństwie, na to nie wpadły. Tylko źle, bo złamały zakazy rodziców, więc gdyby rodzice się dowiedzieli, oj, no to miałyby kłopoty. Dlatego też stwierdziły, że nikomu nie pisną ani słówka. Przyrzekły to sobie nawzajem i rozstały się w wyśmienitych humorach. 5 maja 1980 roku Marian obudziła się w panice. Była dziewiąta rano, a Anna nie wstała, żeby pójść do szkoły. Była więc już grubo spóźniona. Christiana oczywiście nie było w domu, był na dole w karczmie, ponieważ czekał na dostawców, którzy mogli przyjechać w każdej chwili. Na domiar złego Marian była umówiona na dziesiątą w mieście. Co to było za spotkanie, tego nie ujawniono. Wiadomo jednak, że o tym spotkaniu Christian wiedział i wiedział, że dla Marian jest ważne i że Marian się na nie spieszy. Najprawdopodobniej spotkanie to dotyczyło pewnych nieprzyjemnych kwestii z jej przeszłości, ale co to było konkretnie, niestety nie wiadomo. Kobieta jednak była w fatalnym humorze. Jak tak dalej pójdzie, jeśli Anna będzie nie pojawiać się tyle w szkole, to być może przyjdzie do nich kontrola z opieki społecznej, a to, ze względu na dosyć niesprzyjającą przeszłość Marian, będzie mogło się skończyć różnie. Myśl ta bardzo stresowała Marian, ale nie miała ona czasu już zaprowadzić córki do szkoły. Zresztą doszła do wniosku, że była już i tak na tyle spóźniona, a szkoła na tyle daleko, zresztą Marian poruszała się komunikacją miejską, że nie ma to już sensu i nie zdąży odstawić tam córki, i jednocześnie nie zdąży pojawić się na swoim spotkaniu. Dlatego też pocałowała córkę w czoło i powiedziała, aby była grzeczna, nie wychodziła z mieszkania i pobawiła się. A następnie wyszła i pobiegła na autobus. I jest to chwila, której kobieta do dziś nie może sobie wybaczyć. Tymczasem Anna, pozostawiona sama sobie w domu, bardzo się nudziła i Odpowiedź na tę jej nutę przyszła dosyć szybko, ponieważ gdy wyjrzała przez okno, zauważyła jadącego na rowerze wraz ze świeżym bochenkiem chleba na bagażniku swojego przyjaciela od kotów. Wybiegła więc na ulicę. To był bardzo duży błąd. Błąd, który kosztował Annę życie. Klaus Grabowski, bo tak nazywał się ten mężczyzna, był łysiejącym 35-letnim byłym rzeźnikiem. Dlaczego byłem, to wam zaraz powiem. Z charakteru był raczej zamknięty w sobie, i jego narzeczona, ponieważ takową posiadał już od dumnych siedmiu lat, uważała, że jest on za introwertykiem. Próbowała go namówić, aby wychodził częściej z jego jednopokojowego mieszkania, ale nic z tego. Również i ona przychodziła do niego w odwiedziny, próbując skraść choć trochę czułości, choć coś więcej niż jakiś pobieżny buziak, ale nic. Wręcz na odwrót, te jej starania, aby być w jakimś kontakcie z własnym narzeczonym, zaowocowały tym, że Klaus doszedł do wniosku, że powinni się widywać regularnie. Ale raz w tygodniu. I tak sobie żyli już dobre 7 lat. I jak to zresztą wszyscy możemy dojść do wniosku, obcym ludziom się pod kołdry nie zagląda, ale jeśli chodzi o Klausa Grabowskiego, to nie było to tak, że związek ten był ok, rzadko, ale intensywnie. Wręcz przeciwnie, jego narzeczona próbowała go skusić na wiele różnych sposobów. I pewnego dnia doszła do wniosku, że ona tak już dłużej nie może. I musi postawić wszystko na jedną kartę. Kupiła piękne, czerwone rajstopy i przyszła jak co tydzień w odwiedzinę, a następnie bezpardonowo zrzuciła całe odzienie przed mężczyzną. I nic. Nawet żadnego drgnięcia ekscytacji. Oczywiście, mówię to w przenośni. Nie wiem, o czym tam sobie pomyśleliście. Oj, nieładnie. Dziewczyna zawstydzona, a także... Zażenowana tym, a właściwie bardziej chyba rozczarowana, że jej akcja nie odniosła żadnego w skutku, uciekła z mieszkania czym prędzej. I ubierała się w takim pośpiechu, że zapomniała swoich drogich i pieczołowicie wybieranych czerwonych rajstop na ten właśnie wieczór. Nikt nie znał Klausa bliżej niż jego narzeczona. Problem w tym, że jego narzeczona nie znała go wcale. Oprócz tego pracował on w lokalnym sklepie mięsnym, gdzie był bardzo poważnym członkiem społeczności, ale to były tylko takie powierzchowne relacje. Jeśli ktoś by go gdzieś spotkał na jakimś spacerze na mieście, z pewnością zagadałby i zapytał o pogodę albo o mięso w sklepie. Nic więcej. Jednak to było dawno, bo był potem taki czas, kiedy Klaus zniknął, a gdy pojawił się ponownie, to stracił pracę. Dlaczego? Z powodu przymusowych wakacji w formie odsiadki. Okazuje się, że na początku lat 70. Klaus Grabowski nie raz, a dwa razy zwabił dwie różne dziewczynki to były dwa oddzielne zdarzenia do swojego domu, a następnie wykorzystał. Jednak żadne z tych zdarzeń nie przeszło bez echa i Klaus musiał ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Trawił więc najpierw na odsiadkę, a potem według różnych źródeł, trudno sprecyzować, do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego. Jak zapewne słyszeliście i pewnie zdajecie sobie sprawę, Osoby, które trafiają do tego typu miejsc za różne przewinienia dotyczące dzieci, łatwo nie mają, a właściwie można by rzec, że mają chyba najgorzej ze wszystkich, ponieważ są gnębieni przez swoich współtowarzyszy niedoli, a strażnicy często odwracają wzrok i udają, że nie widzą tych wszystkich zdarzeń, które nie do końca są zgodne z regulaminami tego miejsca. Dlatego też w roku 1976 Klaus był zdesperowany, aby opuścić to miejsce czym prędzej, dlatego w końcu zgodził się na kastrację, ponieważ taka kastracja była właśnie warunkiem tego, aby został on wypuszczony nieco szybciej z zamknięcia. Czy to była kastracja chemiczna, czy chirurgiczna, tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Natomiast wiadomo, że generalnie, jakkolwiek brutalnie to brzmi, i jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat, podobno tego typu zabiegi coś tam pomagały, jeśli chodzi o właśnie takie, a nie inne preferencje, jak w przypadku Klausa. No, tak na chłopski rozum, gdyby to przeanalizować, taka kastracja sprawiała, że poziom testosteronu w organizmie mężczyzny spadał, co sprawiało, że pewne pożądanie, a także libido również spadały. A to z kolei mógł być przecież bardzo istotny i duży składowy czynnik tej rządzy, która popychała ich do łamania prawa. Natomiast czy była to metoda super skuteczna i humanitarna? No tutaj możemy się zastanowić. W każdym razie Klaus Grabowski temu zabiegowi poddał się dobrowolnie i wyszedł na wolność. Jednak z racji tego, że parę lat go nie było, a także niestety wpis w jego kartotece pozostał. Utracił on pracę w lokalnym sklepie mięsnym. Czy w tym sklepie mięsnym wiedzieli tak naprawdę, za co Klaus trafił? Gdzie trafił? Tego też nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Jednak jeżeli chodzi o sąsiedztwo, w którym mieszkał, no to fama generalnie się nie rozeszła. Nikt nie wiedział, z kim ma do czynienia. Trudno nawet stwierdzić, czy sama narzeczona Klausa zdawała sobie sprawę, z kim się spotyka. Jeżeli patrzy się w jej wspomnienia, to tak raczej nie do końca. Po wyjściu na wolność życie Klausa głównie wypełniała pustka. Jak to życzę jedno ze słynnych powiedzeń, niejeden przez całe życie nie wiedział, że już był na szczycie. I tak też było w przypadku Klausa. Nie miał on pracy, pracy, której właściwie mu bardzo brakowało, bo ją lubił i w niej się sprawdzał. Nie miał też Żadnych rząd ani uczuć w środku siebie. Jedyne co potrafił czuć, a właściwie zauważyć, to to, że nie czuje. Jego życie wypełnia pustka. Ten brak tego czegoś, co nadawało wcześniej jego życiu sens, był nie do zniesienia. I dlatego w roku 1979 Klaus udał się do lekarza, urologa i opowiedział mu o swoich problemach. Oczywiście nie powiedział całej prawdy. Przyznał, że został poddany kastracji, natomiast jako powód podał ekshibicjonizm, a nie faktyczny, powód, dla którego musiał się temu zabiegowi poddać. Ten sam lekarz zeznawał potem przed sądem tak. Jako lekarz byłam zdania, że kastracja mężczyzny w tak młodym wieku jest niedopuszczalna. Musiałem pomóc temu mężczyźnie. Wkrótce owy urolog rozpoczął leczenie Klausa dużymi dawkami testosteronu, i nim się obejrzał i urolog, i Klaus, cały popęd seksualny Klausa wrócił z powrotem do poziomu takiego, jaki jest u zwykłego, zdrowego mężczyzny, bo też i takie poziomy testosteronu w jego krwi po tym intensywnym leczeniu były wykrywalne. Urolog był już pewien, że zwrócił mężczyźnie jego udane życie intymne. Czego nie wiedział, to życie intymne nie miało prawa się udać i nie mogło być zgodne z prawem. Matka Anny wróciła ze spotkania na mieście do pustego domu. Z początku nie panikowała, no bo często zdarzało się tak, że Anna gdzieś wyszła, czy to do koleżanki, czy na podwórko, więc po prostu postanowiła jej poszukać. Jednak godzinę później, gdy dziewczynki nie można było znaleźć absolutnie nigdzie, spanikowana Marian zadzwoniła na posterunek, żeby zgłosić zaginięcie córki. W jednej chwili wszystkie trudne wspomnienia z dzieciństwa Marian powróciły. Kobieta wyobrażała sobie, że najprawdopodobniej teraz jej córka też może być w niebezpieczeństwie i nie daj Boże, może ją spotykać to samo. Co prawda starała się uspokoić i racjonalizować. Przecież szansa, że coś tak okrutnego właśnie w tym momencie przydarza się jej turce, jest raczej jedna na milion. Jednak kobieta gdzieś w głębi serca przeczuwała, że właśnie ten jeden na milion dzieje się w tym momencie. I niestety miała rację. Mniej więcej w w podobnym momencie Klaus już zdawał sobie sprawę, że zrobił coś bardzo, ale to bardzo złego i posunął się o jeden krok za daleko. Z początku dziewczynka była przerażona i po prostu powtarzała, że nie. Potem zaczęła płakać i krzyczeć, ale na koniec dźwięki, które wydawała to był jeden bez ustanku nieprzerywający się okrutny krzyk Dlatego Klaus postanowił ją uciszyć. Poszedł po rajstopy, które zostawiła jego narzeczona i zacisnął je na szyi dziewczynki. Wkrótce ciało Anny opadło bez życia. Gdy do mężczyzny dotarło, co uczynił, wiedział jedno. Musiał jak najprędzej pozbyć się Anny, a raczej tego, co z Anny pozostało. Problem jednak był taki, że za wielu możliwości, aby to uczynić, niestety nie miał. Wyciągnął pudełko o wymiarach 90x90 na 90 cm i upchnął tam ciało Anne, co nie było dla niego aż tak trudne z racji jego wcześniejszego doświadczenia w rzeźni. Nadal jednak pozostawał pewien problem, jak to pudełko z mieszkania wynieść. Niepostrzeżenie. Klaus nie posiadał samochodu, dlatego skończyło się tak, że. Przemyślną konstrukcją ze sznurków przywiązał to wielkie pudełko na bagażnik swojego roweru, a następnie jechał około pół godziny tym rowerem na obrzeża miasta, gdzie zakopał to pudełko, ale niezbyt dokładnie, ponieważ umieścił je, jak potem opisywano, w płytkim grobie na brzegu rzeki, która płynęła przez miasto. Tu też zaczyna się dosyć tajemniczy fragment historii, ponieważ nie wiadomo do końca, jak krok po kroku doprowadzono do zatrzymania właśnie Klausa Grabowskiego i to dosyć szybko, ponieważ los Anny właściwie znany był już tego samego dnia, gdy zaginęła. I faktem jest, że po pierwsze jej cało odnaleziono, tylko że kiedy to niestety nie jest podane. Natomiast narzeczona Klausa udała się do funkcjonariuszy, aby na niego donieść, jeszcze tego samego dnia wieczorem. Skąd wiedziała, co się stało, to niestety też nie jest nigdzie wytłumaczone. Natomiast rzeczywiście na niego doniosła, i to doprowadziło do tego, że Klaus został właśnie z tym zdarzeniem połączony i zatrzymany. Skoro odcinek ten dotyczy w dużej mierze Klausa i Anny, to dlaczego właściwie poświęciłam tak duży jego fragment, aby opowiedzieć o Marian? Chciałam, żebyście poznali trochę lepiej tę kobietę i przynajmniej mieli jakieś informacje, aby spróbować wyobrazić sobie, co musiała czuć i jak wyglądało jej życie, albowiem to jeszcze nie jest koniec tragedii, jakie wydarzyły się w związku z tą sprawą. 6 marca 1981 roku miał mieć miejsce trzeci dzień procesu Klausa, który odbywał się w sądzie w Lubece. I jasnym jest dla wszystkich, że tak okrutna historia nie może mieć czegoś takiego, co moglibyśmy nazwać happy endem. Ale większość z nas zawsze liczy, gdy przynajmniej ja, gdy słucham takich opowieści, że ostatecznie sprawiedliwości stanie się zadość. I w gruncie rzeczy tak jest. Często pod koniec odcinka przecież wielu autorów, nie tylko ja, mówimy, jakie wyroki zapadły w tej sprawie, co dalej działo się ze sprawcami i z rodzinami, ale Często zapominamy, że sam proces dochodzenia sprawiedliwości, nawet gdy dowody są jasne, nawet gdy opinia publiczna potępia sprawcę, jest często trudny, bolesny i nim taki wyrok zapadnie, osoby najbliższe ofierze muszą być nastawione na wszystko, a przede wszystkim na kontakt z oprawcą ich najbliższych. A z Klausem trzeba przyznać, to nie była taka prosta sprawa. Po pierwsze, obrońcy mężczyzny chcieli uniewinnienia, a przynajmniej chcieli, aby przeanalizowano, czy mężczyzna był poczytalny, czy też nie, ponieważ ze względu na uprzednią kastrację, a potem odbyte leczenie hormonalne dzięki urologowi z lubeki, który nie sprawdził z kim ma do czynienia podejrzewano, że być może pewna stabilność umys umysłowa mężczyzny została zachwiana. Jednak to nie było najgorsze, ponieważ obrońca w obowiązku ma, jak przecież nazwa sugeruje, działać przede wszystkim w interesie swojego klienta, i posiadanie obrońcy przecież jest właśnie gwarantem sprawiedliwego procesu, gdzie każdy ma równe szanse. Najgorsze było to, że Klaus, z początku zamknięty w sobie i niezbyt rozmowny na temat incydentu, który miał miejsce, nagle w sprawie tej rozgadał się i to w niezbyt przyjemny sposób. To właśnie dnia trzeciego miał dojść do przesłuchania oskarżonego i miał on zabrać publicznie głos. Wiadomo było jednak już wcześniej, że mężczyzna nieco pogłębił swoje zeznania. I matka Anny doskonale wiedziała, przy jakiej wersji obecnie mężczyzna obstaje, a wersja ta była nie do zniesienia, i nie do zniesienia było dla Marian, że publicznie te oszczerstwa zostaną powtórzone. Mianowicie Klaus utrzymywał, że Anna, a trzeba tutaj wspomnieć, że Anna była bardzo ładnym dzieckiem, ponieważ miała piękne, jasne włosy i delikatną twarz. Niektórzy opisywali, że twarz jej była trochę taka elfia. Oczywiście był to komplement, ponieważ była delikatna i o bardzo wyjątkowych rysach. I Klaus utrzymywał, że to właśnie Anna uwiodła jego, i to Anna z nim flirtowała, a nie odwrotnie. Ponadto to ona go namówiła, gdy byli w mieszkaniu na różne czyny, niezgodne z prawem ze względu na jej wiek. A na koniec, gdy postanowił dać jej jedną markę na kole, dziewczynka zażądała więcej pieniędzy, a gdy się nie zgodził, to zaszantażowała mężczyznę, że o wszystkim, co tutaj robili, powie swoim rodzicom, jeśli tych pieniędzy jej nie da. W związku z czym Klaus. Nie miał innego wyjścia, jak tylko dziewczynki się pozbyć, właśnie z pomocą już wcześniej wspomnianych rajstop, ponieważ bał się, że dziewczynka na niego doniesie, a nie chciał on powtórki zdarzeń ze swojej przeszłości, ponieważ do całego procesu odsiadywania z twojej kary miał ogromną awersję. Brzmi nieprawdopodobnie. I tak też się wydaje, ponieważ Klaus na 99,9% kłamał. No, zostawiam ten, tą 1,1%, ponieważ w życiu wszystko jest możliwe. Jednak jak później przeanalizowano, zarówno sąd, jak i obecni na sali, jak i również biegły zeznaniom tym nie mieli dać wiary, wiary i zeznania te mieli obalić. Jednak do zeznań tych nigdy publicznie nie doszło. To był piękny, słoneczny dzień, a sala 157 właściwie działa pustkami. Na widowni siedziało zaledwie kilku młodych ludzi, którzy studiowali prawo. Było też obecnych kilkoro dziennikarzy, ale nie za wielu, ponieważ historia Anny. Jakkolwiek bardzo smutna i tragiczna, była tylko jedną z wielu, a przecież ludzie nie do końca chcieli czytać o tak przybijających sprawach. Dlatego też rzeczywiście było kilku dziennikarzy, ale bardziej jest takiego kronikarskiego obowiązku, aby po prostu być, gdy coś takiego w okolicy się dzieje. Oczywiście w sądzie obecna była też Marian Bachmaje, a także Christian Berthold, czyli jej partner, a także ojciec Anny. Marian podobno weszła do sali i była rozczarowana tego dnia, że Klausa w środku jeszcze nie ma. Z niepokojem wyszła z powrotem na zewnątrz, a jej zachowanie wydawało się nieco Podejrzane, jeśli można by to tak opisać, przynajmniej w ocenie jej prawniczki, aczkolwiek kim ona z drugiej strony była, aby kobietę oceniać. Przecież sama nie straciła nigdy dziecka i nie musiała stawać oko w oko z mężczyzną, który to uczynił. Niedługo potem rozprawa rozpoczęła się, a oskarżonego wprowadzono na salę. Marian siedziała zaledwie 3 metry od oskarżonego. Do tyłu i nieco po skosie. Obok niej postawione było duże zdjęcie Anny w drewnianej ramce. Kobieta spoglądała na nie co jakiś czas. W tamtych czasach na niemieckich salach sądowych nie istniał taki twór jak kabina dla oskarżonego. Możecie ten twór kojarzyć z różnych wideo nagrań innych głośnych procesów. Chodziło o zachowanie bezpieczeństwa na takiej sali sądowej. Zarówno chodziło o to, aby oskarżonego nie dosięgnęły żadne kule albo żadne dziwne zamachy, jak również i o to, żeby to oskarżony w przypływie szału niczego złego nie zrobił innym osobom na sali sądowej. Jednak jak już wspomniałam, takiej kabiny w lubeckiej sali sądowej numer 157 nie było. Zamiast tego mężczyzna od Marian oddzielony był zaledwie barierką, a ława oskarżonych tak naprawdę składała się z kilku przenośnych stołów i niezbyt wygodnych krzesełek. Krzesełka na widowni również nie należały do zbyt wygodnych, ale Marian Bachmajer o wygodę zupełnie nie dbała. Dbała jedynie o to, aby Klaus Grabowski nie zeznawał tego dnia w sądzie, ponieważ nie mogła znieść myśli, że mężczyzna miałby oczerniać jej świętej pamięci córkę. Tego dnia podobno ubrana była w elegancki, przepastny i długi czarny płaszcz. Według jednej z wersji miała go na sobie, według innej z wersji był on zrolowany na jej ramieniu, jakby coś ukrywał. Niemniej jednak faktem jest, że w pewnym momencie kobieta znienacka wyciągnęła swoją samopowtarzalną beretę z 1934 roku i skierowała ją w stronę Klausa. Jedna z dziennikarek, która była na miejscu moment tego zdarzenia, uchwyciła w swoich wspomnieniach, zresztą później napisała na ten temat wiele artykułów, i fragment jej wspomnień teraz Wam przeczytam. Oczywiście musicie mi wybaczyć, że pomijam pewne słowa ze względu na ograniczenia, jakie nakłada ten serwis. Wyciągnęła beretę z kieszeni szerokiego czarnego płaszcza. I oddała osiem kul w stronę Klausa. Cały magazynek był pusty, a potem pozwoliła, aby ześlizgnęło się to po jej ręce, i następnie kopnęła to, aby reta przeszusowała przez podłogę sali. Obrońca zaś powiedział, że nigdy nie widział tak spokojnego, a także tak dobrego strzelca. Sześć kul. Które oddała kobieta, były celne i trafiły mężczyznę w plecy. Otto Pribila, który był dyrektorem Instytutu Medycyny Sądowej i tego dnia miał zeznawać w sprawie, mógł tylko zamiast składania zeznań, jako lekarz oczywiście, stwierdzić zgon podejrzanego na miejscu. Partner Marian, Christian, z kolei był w głębokim szoku i powtarzał tylko, a jednak, ona to zrobiła, jednak to zrobiła. Jakby wciąż nie dowierzał, że kobieta rzeczywiście zdecydowała się na tak drastyczny krok. Jak już wspomniałam, Marian od razu. Odkopnęła Beretę z dala od siebie i uniosła ręce do góry, a jej twarz była obojętna i nie wyrażała żadnych emocji. Kobieta poddała się od razu i, jak możecie się zresztą bardzo dobrze domyślić, została zatrzymana i Proces Klausa Grabowskiego z racji tego, że oskarżony już nie był na tym świecie, zakończył się, sprawę umorzono i nigdy nie orzeknięto, czy był winny, czy nie, czy był poczytalny, czy nie, bo sprawa została zakończona. Tymczasem rozpoczął się następny proces, który miał wstrząsnąć całym krajem, a także podzielić opinię publiczną na pół, ponieważ był to proces Marian Bachmajer podobno Marian w momencie popełniania czynu albo chwilę potem powiedziała, że absolutnie chciała odebrać życie Klausowi, ponieważ on odebrał życie jej córce i że to, że trafiła w plecy, jest pewną niedogodnością, bo tak naprawdę chciała trafić w jego twarz. Ale już nieważne w co trafiła, ważne, że ma nadzieję, że odebrała mu życie. Podobno też w momencie samego czynu krzyknęła Ty świnio, w stronę Klausa Grabowskiego. Jak już wspomniałam, to co zrobiła Marian, podzieliło opinię publiczną na pół. Niektórzy byli po stronie zdesperowanej i zranionej matki. Inni byli po stronie sprawiedliwości, praworządności i tego, że nie ma czegoś takiego jak samosąd, a każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu. Niemniej jednak to zdarzenie wywołało niemałe poruszenie i uruchomiono fundusz pomocowy dla Marian, aby zebrać pieniądze na najlepszych prawników, którzy mieli tej biednej kobiecie pomóc. I w niecałe kilka dni na koncie otworzonym właśnie na ten cel uzbierano 100 tysięcy marek. Jest to ogromna kwota. Również pewien bardzo znany mecenas powiedział, że podejmie się obrony Marian, jednak kobieta odmówiła, ponieważ była przekonana, że chce on po prostu zgarnąć trochę sławy dla siebie i wykorzystać jej przypadek. W trakcie postępowania. Marian została poproszona o próbkę pisma. Miała wtedy napisać to dla ciebie, Anno, a następnie narysować siedem serduszek, po jednym na każdy rok życia Anny. Gazety o jej postępku pisały tak: zrozumiałe, owszem, akceptowalne, nie. 2 listopada 1982 roku rozpoczął się proces Marian Bachmeier i finalnie wyrok w tej sprawie wyniósł 6 lat. Jednak kobieta już po trzech latach została zwolniona ze względu na swój stan zdrowia, ponieważ orzeknięto u niej bardzo wysokie ryzyko na to, że może sobie odebrać życie. I podobno właśnie z tego powodu kobietę dopiero po połowie całej kary wypuszczono. Gdy kobieta była już na wolności, w sprawie wyszły nowe fakty. Podobno tak naprawdę planowała dokładnie to, co chciała zrobić, i chciała to zrobić z premedytacją, za co oczywiście należałby się jej nieco wyższy wymiar kary. Podobno ćwiczyła w piwnicy. Tego budynku, gdzie mieścił się ich dom i ich bar tak, aby jej celność była na jak najwyższym poziomie, gdy przyjdzie co do czego. Zresztą, sama, w roku 1995 w Tokzą Fligę przyznała, że ona cały ten czyn od początku do końca planowała i dokładnie to miała na myśli i nie poniosła jej na tej sali sądowej. Jednak zgodnie z zasadą, że dwa razy za to samo kary się nie ponosi, nawet jeśli te nowe fakty wypłynęły na światło dzienne, wymiar sprawiedliwości był bezradny i już nic z tym nie mógł zrobić. Zresztą również i w 2006 roku, gdy jej znajomy udzielał wywiadu, również w tej samej grupie mediów, z tego co się doczytałam, przyznał, że to wszystko, co kobieta mówi, to prawda. Związek Marian i Christiana nie przetrwał i kobieta ponownie wyszła za mąż w 1985 roku i trzy lata później przeniosła się do Lagos w Nigerii ze swoim nowym mężem, który był nauczycielem. Mieszkali oni w Obozie osiedleńców, gdzie byli jakby na takiej misji humanitarnej, i jej mąż prowadził szkołę, ona pracowała w tej szkole i w szpitalu, i generalnie kobieta starała się czynić dobro. Jednak para rozstała się w 1990 roku, i wtedy Marian przeniosła się na Sycylię. Tam jednak zdiagnozowano u kobiety nowotwór, gdy miała zaledwie 46 lat. I w związku z tym postanowiła przenieść się z powrotem do Niemiec, aby tam spędzić w spokoju ostatnie dni swojego życia. Gdy chowała Annę, zapytano się ją, czy chce, aby grób był pojedynczy czy podwójny, i kobieta bez wahania powiedziała, że grób ma być podwójny. I gdy odeszła, pochowano ją obok jej ukochanej córeczki. I to już koniec tej niezwykle zagmatwanej i tak naprawdę niejednoznacznej sprawy. Jestem ogromnie ciekawa Waszego zdania, ponieważ nic w tym przypadku nie jest do końca oczywiste. Czy popieracie to, co zrobiła Marian, czy wręcz przeciwnie, wierzycie w siłę wymiaru sprawiedliwości? No i tu się rodzi kolejne pytanie: czy popieracie kastrację, którą wykonano na Klausie Grabowskim, czy jednak uważacie, że były to metody barbarzyńskie i dobrze, że ich teraz nie ma, ponieważ tak naprawdę nie działały. A może działały właśnie? Jestem ogromnie ciekawa waszego zdania na ten temat. Jeżeli chodzi o źródła w tej sprawie, wszystkie podlinkuję pod spodem. Aczkolwiek musicie sobie zdawać sprawę, że jedne zaprzeczają często drugim, a ponadto ja w moim życiu język niemiecki miałam łącznie 0 godzin, 0 minut. Dlatego przede wszystkim opierałam się na tłumaczeniach, a także konsultacjach ze znajomymi. Co też ciekawe, sama Marian właściwie opowiedziała bardzo dużo o swoim życiu magazynowi Stern. Tak dużo, że wydano 13-odcinkowy serial, czy też serię takich gazetek specjalnych, a potem chyba to złożono w jedną gazetkę, która była tylko o Marianie. I rzeczywiście takie publikacje sprzedawano. Jednak nie są one dostępne w formie cyfrowej, a form papierowych też nie mogłam w internecie znaleźć. Zresztą nie wiem, czy do końca przydałyby mi się, jeśli nie mówię po niemiecku. I w związku z tym, jako że nie można było tego dostać, niestety nie miałam do tego wglądu. Dlatego starałam bazować się na źródłach. Które bazowały na osobistych wspomnieniach Marian. Jednak pewności nie mam, czy w co niektórych ktoś nie za bardzo popłynął ze swoją interpretacją faktów. Dlatego zastrzegam sobie, że mogą być pewne nieścisłości. Ale jeżeli dotrzecie do informacji jeszcze bardziej szczegółowych niż ja, będę bardzo wdzięczna. Jeżeli napiszecie to w komentarzach, ja postaram się przypiąć te komentarze albo zebrać to w. W jakąś jedną całość, bo może wiecie coś ciekawego, do czego ja niestety okazji dotrzeć nie miałam. Na przykład wydaje mi się, że ta historia o kotach, o ile brzmi zachęcająco i rzeczywiście była obecna w dwóch źródłach, może być, wiecie, takim wymyślonym ozdobnikiem, aby zawiązać fabułę, a czy miała miejsce naprawdę tego do końca nie wiemy. I niesamowitym jest, że choć od wydarzeń dzieje nas zaledwie 40 lat, tak dużo istotnych faktów niestety rozmywa się na przestrzeni czasu. Ale myślę, że mimo wszystko najważniejszy jest ogólny przekaz tej historii. Dbajcie o swoich bliskich i pamiętajcie, że bezpieczeństwo jest przede wszystkim. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Życzę wspaniałego nadchodzącego tygodnia. Jeśli Wam się podobało i jeśli doceniacie moją pracę, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie albo dajcie komentarz. Dzięki temu kanał może docierać do kolejnych osób i to pozwala mi się wspaniale rozwijać. Chciałabym też podziękować moim wspaniałym patronom za wsparcie. Dzięki Wam odcinki mogą ukazywać się regularnie. A ja nie muszę martwić się o dostęp do źródeł. Dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, chociaż może w to lato to bardziej chyba powinna mówić, że chłodno. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo. Pa pa!